witam na uroczystości, podczas której prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wręczy akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego powołani zostali pani Ludmiła Jajkiewicz. Pan Roman Wiatrowski. Jeszcze raz gratuluję wszystkim, którzy dzisiaj dokonali ważnego kroku na niełatwej drodze rozwoju służby sędziego w Polsce. Jestem przekonany, że środowisko, w którym Państwo znaleźliście swoje miejsce, w którym służycie Polsce, pewnie przeżywa bardzo wiele różnych sytuacji niełatwych. Też pewnie reaguje na nie tylko na słowa krytyki, ale na słowa i pochwały, ale na wszystko to, co dotyczy wymiaru sprawiedliwości, funkcjonowania polskich sądów, funkcjonowania polskich sędziów. Jestem przekonany, że w środowisku Państwa ostatnie tygodnie, ostatnie dni także, pewnie były okazją do rozmów, głębokich rozmów na temat tego, co można, czego nie należy robić, używając jakiego języka uzasadniać wyroki sądowe. Jestem przekonany jednak, że w Państwa środowisku także toczyła się rozmowa, toczyła się i toczy pewnie dyskusja o tym, co należy robić, aby deklarowana powszechnie zasada poszanowania niezależności sędziów i sądownictwa była w pełni respektowana i przynosiła dobre owoce. Chciałem Państwu powiedzieć, że z ogromnym niepokojem odnotowuję to, że coś, co jest powszechnie uznawaną zasadą, a więc zasada obrony niezależności sędziów i sądów, obrona i poszanowanie niezależności, nie zawsze znajdują pełne potwierdzenie w słowach, w języku debaty publicznej, w języku debaty politycznej, godząc w to, co jest istotą demokracji. No bo przecież niezależność sądów, ale także poszanowanie tej niezależności stanowią jeden z fundamentów państwa demokratycznego. Ludzie mojego pokolenia mają doświadczenia z czasów, gdy niezależność sądów i sędziów była kwestionowana ze względu na interes państwa, kiedy to władza państwowa ograniczała tą niezależność albo wprost ją definitywnie likwidowała. Ale ten czas minął. Dzisiaj w moim przekonaniu niezależność sądów nie jest zagrożona. Nie wymaga dramatycznej obrony przed zakusami władzy. Aczkolwiek należy zawsze wykazać tutaj czujność, należy zawsze obserwować bacznie wszystko, co dzieje się w ustroju państwa, co dzieje się w relacjach pomiędzy władzą wykonawczą a sądowniczą. Ale dzisiaj stanął problem poszanowania albo braku poszanowania niezależności sędziów i sądownictwa. Ta debata, która przetoczyła się przez polskie media, przez całą Polskę, świadczy o tym, że nie wszyscy w pełni rozumieją, że trzeba okazywać szacunek niezależności, szanować tę niezależność w wymiarze praktycznym. Niepokoi to, kiedy nie dbają o to poszanowanie niezależności sędziego, sądów polskich, także ludzie związani z wymiarem sprawiedliwości. Niepokoi szczególnie wtedy, jeśli to towarzyszy to ostrym bardzo debatom politycznej natury, kiedy padają najostrzejsze określenia, oceny, a jednocześnie pretensje o wypowiedziane słowa z ust tych, którzy sami używają terminów, słowa, języka politycznej debaty daleko odbiegającej od Wersalu, czy daleko odbiegającej od zasad, które można by nazwać poszanowaniem wzajemnym. Chciałem więc życzyć Państwu odporności na wszelkiego rodzaju zakusy, ale także i odwagi w prezentowaniu postawy, która mogłaby zaowocować upowszechnianiem się poszanowania niezależności sędziego i sądu. Życzę Państwu, abyście znajdowali także jak najwięcej sojuszników w dobrze rozumianej obronie
niezależności sędziego i sądów, w dobrze rozumianej także walce o poszanowanie tejże niezależności. Mówię to jako osoba, która także we własnym życiorysie ma przecież zetknięcie się z sądami, sędziami, którzy byli zależni od władzy, którzy traktowali to jako rzecz normalną, naturalną, którzy wykonywali dyspozycje władzy politycznej. Mówię to z głębokim przekonaniem, że mamy ten czas za sobą, ale wyraźnie mamy przed sobą czas walki o powszechne rozumienie tego, że dbanie o niezależność, dbanie i walka o poszanowanie tej niezależności jest ciągle zadaniem aktualnym. Życzę Państwu satysfakcji z wypełnianych funkcji w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Życzę Państwu odwagi w walce o poszanowanie państwa sędziowskiej niezależności.